Witajcie moje czekoladki w tym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo takiego tęczowego rozświetlacza z firmy Sensik. Bo za Chiny nie wiem jak to się czyta. Gdy pierwszy raz go zobaczyłam w drogerii Natura, to po prostu się zakochałam. Jest to miłość od pierwszego wejrzenia i postanowiłam, że nie mam nic do gadania, muszę go przetestować, ponieważ jest on tęczowy, hello! A ja naprawdę jestem miłośniczką rozświetlaczy, szczególnie takich, wiecie, udziwnianych, typu właśnie jakiś tęczowy, holo na przykład, bądź już nie wspomnę o duochromach. Moja miłość. Jak na pewno już wiecie po wczorajszym filmiku, to ten rozświetlacz będzie mi dzisiaj pasować właśnie do moich włosów, bo jak widzicie, są one takie trochę tęczowe. Jeśli nie widzieliście tego filmiku, no to na końcu tego filmiku będzie adnotacja, więc sobie zobaczycie. Tak, no i przejdźmy już do testu bez dłuższego gadania. W sumie zastanawiam się, jakim pędzelkiem mam nałożyć ten produkt, czy takim dużym, czy wystarczy taki mały. Dobra, najpierw może spróbuję nałożyć ten rozświetlacz tym małym pędzelkiem z AliExpress. Postanowię chyba tak, że najpierw wezmę wszystkie właśnie w ten sposób, a później je pomieszam. Dobra, myślę, że jest w miarę nałożony. Dobra, spróbuję już go nałożyć. Zobaczymy efekt. Może na ten policzek i może w ten sposób. Dobra, lecimy. Wow! Powiem Wam, że pigmentacja jest no w miarę okej. Tak właśnie on wygląda. Myślę, że tak raczej w ten sposób nie będę chodzić, no bo tutaj ewidentnie widzimy taką tęczę na policzku. Co mogę o nim powiedzieć? Jest on w miarę okej napigmentowany. Widać wyraziście bardzo te kolory. Najbardziej właśnie widzę tutaj niebieski, ten żółty, różowy, a reszta się po prostu zlała, widzę. Ale ogólnie spoko, spoko. I jeszcze został mi na pędzelku, ale na drugim policzku postanowiłam pomieszać te wszystkie kolorki, o właśnie w ten sposób, a jakoś byle jak po prostu. Troszeczkę się pyli ten produkt i wszędzie będę cała z rozświetlacza, ale cicho. No i nałożymy na ten policzek. Czyli tak standardowo jak rozświetlacz i wydaje mi się, że już stopuje. Tak, to jest glow. Powiem Wam, że to jest glow. Jak możecie zobaczyć, naprawdę daje bardzo mocny efekt. Jest on w takim bardzo chłodnym kolorze, więc do ciepłych karnacji no nie za bardzo będzie pasować, aczkolwiek ja jestem dość bladziochem, więc mi jak najbardziej będzie pasować. Jak widzicie, super się prezentuje. Tutaj mamy po prostu tęczę, a tutaj taki ładny, pomieszany kolorek. Mi się podoba ten efekt. No oczywiście bardziej ten niż ten, ale wiecie, dla jakichś instagramowych make-upów komuś się przyda. Podsumowując już ten oto produkt, jak najbardziej Wam go polecam. Daje przecudowny efekt. Jeśli chcecie bardziej się pobawić, to możecie, wiecie, wszystkie kolory naraz sobie nałożyć na twarz, albo po prostu pomieszać i stworzyć właśnie taki ładny efekt. Oczywiście również możecie nałożyć osobno dany kolor, bądź pomieszać, nie wiem, dwa tutaj skóry, dwa tutaj na dole i też wyjdzie Wam jakiś ładny efekt. I również bardzo dobrym sposobem jest nałożenie tego oto produktu jako po prostu cienie do powiek, bo oczywiście są one kolorowe, więc czemu by nie? Jak najbardziej jest to tani produkt, dodatkowo jest on łatwo dostępny, no bo w naturze tylko go widziałam, ale no wiecie, jest on stacjonarnie po prostu dostępny, więc bardzo fajna sprawa, no i oczywiście jest przecudowny i ja nie wiem, co dłużej o nim tutaj mówić. Okej, to już koniec tego oto filmiku. Piszcie na dole, który efekt Wam się bardziej podoba, czy ten bardziej. Nie no, tak trochę się śmieję, no ale
W razie czego to napiszcie. Oczywiście jeśli ten filmik Ci się spodobał, to daj łapkę w górę, bądź łapkę w dół, jeśli nie. No ale to wiecie, to zależy od Ciebie, bo Twoja ocenka. I tak, jeśli jesteś nowy na tym kanale i Ci się spodobałam, to możesz tam kliknąć taki czerwony guziczek, subskrybuj i będzie mi bardzo miło, bo będziesz na bieżąco ze wszystkimi moimi filmikami. I tak, widzimy się w kolejnym filmiku. Goodbye! Spadła mi kamera prawie. O nie, lusterko. Żyję.